Jesteś gotowy? Panie Januszu, proszę mi powiedzieć, z jakiej okazji ta akcja? Co chcecie zrobić? Kogo zainteresować? Chciałem zainteresować ludzi, mieszkańców Lubina, dlatego że ludzie, którzy wykonują różnego rodzaju, w moim przypadku rzeźby, malarstwo, mają się gdzie wystawić. I chcieliśmy uwolnić, można powiedzieć, serce Lubina. Czyli rynek. Czyli rynek. Mało gdzie się zdarza, żeby ratusz, prawda? W ogóle na zachodzie, czy gdziekolwiek, to się mówi, gdzieś załatwić, ratusza. To jest centrum, to jest wizytówka każdego miasta, wydaje mi się, prawda? A tutaj co mamy? Dziurę, a w ratuszu co mamy? Czyli ja w 74 roku, to już jest tyle lat temu, 36 lat. Ja tam ślub brałem. 36 lat temu ta wizytówka była lepsza, aniżeli dzisiaj. O cywilizacji nie mówimy, bo to cywilizacja się zmieniła do tej pory, prawda? A my idziemy jakby w przeciwnym kierunku. Dlaczego tu nie może tak być, żeby po prostu ludzie, którzy cokolwiek wykonują, mogli sobie przy jakimś fontannie, czy jakieś ławeczki, gdyby tu były, nie? A pani jak uważa? Bo ja w ten sposób to uważam. Proszę mi powiedzieć, miasto w żaden sposób nie umożliwia wam, żebyście wystawiali swoje prace. Nie macie gdzie. Nie mamy gdzie. Kompletnie. Po prostu chcecie zwrócić uwagę miasta, polityków również mamy. Oczywiście. Oczywiście. Żeby zwrócili uwagę, że lubińska kultura tak naprawdę nie ma gdzie się podziać. Oczywiście. Wszystko się zgadza. Tak? Myślimy jednakowo. Zdarza się. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? No co mógłbym powiedzieć? Tyle lat, wstyd mi nawet jak ktoś ze znajomych przyjedzie, bo... Jak tak dalej pójdzie, to powiemy naście. No naście jeszcze nie ma, nie? Ja akurat nie mieszkam tutaj, także z okna mam widok, widzi pani, no dosyć mieszka fajny. Mieszka pan w rynku? Tak. I codziennie pan to ogląda? Muszę, nawet gdybym nie chciał. Nie mam wyjścia, nie? No i niech pani powie, no nawet skromnym pieniądzem, nie? Gdyby tutaj nawet na początek zrobić, czy ławeczki, czy... Powiedz, zobacz, jak ładnie wygląda koło... Absolutnie. Powinien wrócić absolutnie. No oczywiście. Przecież ten ratusz kto budował? Moi dziadowie i pani. Zgadza się? Wie pani, ja bym bardzo był chętny, gdyby mi dali agencję, czyli w dzierżawę, losowanie multilotka na 2 tygodnie. Nie chciałaby pani? Tak na luzie te kilkanaście milionów by było. Zgadza się pani? Towarzyszenie robi w Młodzieżowym Domu Kultury. Także jak na takie miasto przyjdzie, to jest trochę mało. A wy byście się koniecznie znaczy, chcemy wykorzystać ten moment, że na razie nie wiemy, co tu będzie. No to my też nie wiemy. Proponujemy taką formę. Już. Uważam, że każda akcja, która promuje w jakikolwiek sposób twórczość lokalnych artystów, jest bardzo dobra, a tego tak naprawdę w Lubinie w ogóle nie ma i zresztą widać po tym płocie, że tak naprawdę ci artyści nie mają gdzie tych prac wystawiać. No w Lubinie nie ma żadnego centrum kulturalnego, żadnego miejsca, które skupiałoby twórców różnych kategorii, bo mamy i rzeźby w drzewie, i mamy obrazy. No i jest to bolączka tego miasta. Tak? Ktoś, kto będzie tutaj w przyszłości tym miastem rządzi po wyborach, będzie się tym bez opłacenia zająć. Jeszcze jedno pytanie mam w takim razie. Prezydent Raczyński mówi, że nie przeszkadza mu, iż ratusz jest w prywatnych rękach. Czy ratusz powinien być w prywatnych rękach? Nigdy w życiu. Ratusz jest wizytówką miasta, tym bardziej tak piękny, historyczny. Tutaj akurat mamy się czym pochwalić, bo ten budynek jest ma przecudnej urody i on powinien tak naprawdę służyć mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. No i to zrobię, poza prawie obrębem Lubina. Czy gdyby miasto zaproponowało przeniesienie muzeum? No jest taki jakieś... temat od prawie roku, prawda? To już były rozmowy na ten temat, tak? No w pewnym momencie pan prezydent nam zaproponował zupełnie luźno obiekt dworca kolejowego.
No, ale proszę Państwa, no, proszę wziąć realnie pod uwagę nasze finanse, prawda? No my jesteśmy w takiej sytuacji, że czasami nam brakuje na papier do drukarki. No dobrze, ale Pan Prezydent zaproponował to, żebyście Państwo płacili za to? Nie, no to była luźna propozycja typu, czy macie ochotę na ten budynek, prawda? Uh-huh. I na tym się skończyło. No była taka oferta jakby ogólna. Natomiast nic nie było konkretnie, a nas nie stać na to, żeby remontować, utrzymywać tego budynku. A poza tym my jako towarzystwo byliśmy w kilku obiektach, później jak się władza zmieniała, zmieniały się nasze obiekty, tak delikatnie mówiąc. Teraz jesteśmy na terenie kopalni, to jest budynek notarialnie własnością towarzystwa. Mamy poparcie kombinatu, kopalni jakoś nam pomagają w tych minimalnych inwestycjach. A poza tym nie ma takiego terenu, gdzie można by te maszyny górnicze prezentować. To jest środowisko przemysłowe, więc to odpowiada jakby tematowi muzeum w takiej lokalizacji. Mała poprawa i jedziemy. Tak jest. Będzie wesele. Yeah.